Witam serdecznie i zapraszam na unboxing, a więc rozpakowywanie miernika UT210E. Jest to przedstawiciel właśnie takiej kompaktowej serii UT210E. Są to mierniki cęgowe, a właściwie multimetry cęgowe, które oferują możliwość pomiaru prądu przy pomocy cęgów i dodatkowo mają wbudowany jeszcze woltomierz i ohmomierz na przewodach pomiarowych. Zestaw dostarczany jest w takim kolorowym opakowaniu z naniesioną grafiką, a więc gdy dajemy komuś na prezent, to już nie trzeba specjalnie zapakowywać. Tutaj w zestawie mamy takie etui na miernik z zamkiem błyskawicznym i tutaj w tej klapce obok mamy przewody pomiarowe. Są to standardowe przewody, z jednej strony zakończone wtykami typu banan 4 mm, tutaj mamy taką zaślepkę. Z drugiej strony mamy końcówkę pomiarową i tutaj są takie jeszcze nakładki, czopeczki i tutaj mamy standardową końcówkę pomiarową do pomiarów takich napięciowych. I tutaj mamy ten sam nasz miernik, jest dostarczona instrukcja obsługi i tak oto ten miernik się prezentuje. Zasilany jest przy pomocy dwóch baterii małych paluszków, a więc 3AA, to jest LR03. I co widzimy? Mamy tutaj te cęgi. W ten oto sposób one się prezentują i one służą do pomiaru prądów stałych i przemiennych, a więc DC i AC. Warto taki miernik właśnie kupić, który ma pomiar prądu tego AC i DC. Prąd AC występuje w gniazdkach na pięciu sieciowym, a DC na przykład w samochodzie lub wielu innych instalacjach. I ten miernik umożliwia pomiar prądu do 100 amperów. I co ważne, mierzy on wartość skuteczną prądu przemiennego. Tu już widzimy, że maksymalne wskazanie jest 2000. Nie będę się skupiał na opowiadaniu o jego walorach danych technicznych. To jest w opisie przyrządu. Tutaj zobaczmy, tak jakbyśmy przyszli do sklepu internetowego, znaczy do sklepu stacjonarnego, bo my Gotronic.pl jest sklepem stacjonarnym i internetowym i załóżmy dla klientów z odległych miejsc z Polski, abyście mogli zobaczyć, jak ten miernik w praktyce wygląda. A więc w ten sposób wygląda ten miernik cęgowy i mamy tutaj przełącznik obrotowy do wyboru zakresu pomiarowego oraz trzy przyciski. Tutaj mamy gniazda na te przewody pomiarowe, w ten sposób się wkłada. A więc prąd mierzymy cęgami, pozostałe parametry przy pomocy tych przewodów i tutaj widzimy, jakie mierzymy parametry. A więc napięcie, spadek napięcia na diodzie półprzewodnikowej, ohmomierz, a więc rezystancję, pomiar pojemności kondensatorów i akustyczny tester ciągłości. A więc takie pomiary, które najczęściej się wykorzystuje, załóżmy w elektronice i w elektryce. To jest dobre uzupełnienie dla takiego klasycznego multimetru, że to może być nasz zapasowy właśnie taki miernik. I co widzimy na tym przełączniku obrotowym? Ja już baterie mam wsadzone i widzimy tutaj, że w tej chwili jesteśmy na zakresie woltomierza i jest to woltomierz AC. Gdy chcemy tutaj zmienić sobie ten podzakres, to trzeba nacisnąć ten niebieski przycisk i wtedy przejdziemy na prąd, znaczy na napięcie stałe. Jak widać, podzakresy pomiarowe są przełączane automatycznie. Tu na wyświetlaczu oczywiście jest naklejona folia, ściągnąłem ją. I tutaj widzimy, że ten miernik też ma automatyczny wyłącznik. Tam w instrukcji jest opisane, jak tą opcję zdeaktywować. I tutaj widzimy, że jesteśmy na tym automatycznym zakresie. I z powrotem przeszliśmy na ten napięcie przemienne. Spróbujmy, czy jest opcja zmiany ręcznej przewodów. Nie, nie ma tych podzakresów. OK. A więc tutaj mamy tak. Przechodzimy tutaj. Tutaj jeszcze może ewentualnie widzimy przy napięciu przemiennym coś tam nam pływa. Wynika to z tego, że tutaj ten miernik ma dużą rezystancję wejściową i po prostu czasami zbiera jakieś sygnały. To jest trzecie miejsce po przecinku, a więc tam 3-2 mV. Działa po prostu jako antena. Gdy zewrzemy te przewody z sobą, to powinny te wskazania się wyzerować. Gdyby się jednak na przykład nie wyzerowały w jakichś takich warunkach, to można właśnie wykorzystać tą funkcję zerowania. I tutaj mamy teraz poziom jakby zero, czyli taka zwana delta. Dodatkowo te wskazania, gdybyśmy mieli coś podłączone, możemy tutaj tym przyciskiem hold, zaświeciło nam się tutaj na wyświetlaczu hold, a więc zamrożenie wskazania, zatrzymanie wskazania, czyli taka jakby jedna komórka pamięci. Z powrotem mierzymy,
a gdy dłużej przytrzymamy ten przycisk, uruchomi nam się podświetlenie tego ekranu. Tutaj mamy takie warunki oświetleniowe dosyć mocne. Nie widać tego, ale tutaj widzimy, że zapaliło się to podświetlenie. I teraz zostało wyłączone. Przechodzimy na kolejny zakres, a więc zakres ohmomierza, akustycznego testera ciągłości, pomiaru kondensatorów i spadku napięcia na diodach półprzewodnikowych. I teraz tym przyciskiem jesteśmy teraz na ohmomierzu i widzimy tutaj, że jest overload, a więc poza zakresem jest mega ohmomierz. Teraz jest akustyczny tester ciągłości, voltomierz do spadku napięcia na diodzie półprzewodnikowej i pomiar pojemności kondensatorów. I tutaj mamy trzy zakresy właściwie do pomiarów właśnie prądów. Pierwszy zakres jest do 2 amperów. Dzięki temu mamy możliwość pomiaru do 2 amperów i mierzymy tutaj z rozdzielczością 1 miliampera, zarówno dla prądu stałego, jak i przemiennego. Teraz jest prąd przemienny, a teraz prąd stały. I tak samo to wygląda dla zakresów 20-amperowego i 100-amperowego. Dodatkowo mamy tutaj wbudowany ten zakres no contact voltage, a więc wykrywanie na przykład przewodów elektrycznych zasilanych napięciem przemiennym 230 V. W ścianie możemy wykrywać, czy są umiejscowione takie przewody. To jest mój prywatny miernik, który jakby używam w moich zasobach i muszę powiedzieć, że dosyć sprawnie się zachowuje ten miernik. Tutaj przykładamy, prawda, końcówkę tych cęgów do ściany i możemy wyszukiwać tych przewodów pod napięciem. Już wielokrotnie go wykorzystywałem w praktyce, a więc polecam. I to by było tyle. Jeżeli zainteresował Państwa ten miernik, to on jest dostępny w naszym sklepie internetowym gotronic.pl w dosyć konkurencyjnej cenie. Zapraszam serdecznie. W razie czego służymy doradztwem technicznym, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub mailowego. Dziękuję za uwagę.